Siemeczki, siemeczki, ja jestem Salczyk. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak być lepszym tarperem, fraggerem, iglem, czy jakąkolwiek rolą, po prostu każdą z poszczególnych ról omówię, co musicie zrobić, aby być lepsi w tej roli. Lada moment są FNCS-y, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam pomoże, jeśli tak jest, to koniecznie strzelcie lajka w górę, suba na tym kanale i wpisujcie kodik Smalczyk, mi to pomaga się rozwijać, zapraszam was również na live na Twitchu, moja nazwa to Smalczyk4TV i lecimy do oglądania. A więc dobra, w dzisiejszym odcinku rozdzielimy sobie tak naprawdę na parę części ten odcinek i zaczniemy sobie, co możecie zrobić, jeśli chcecie być lepszym tarperem, czyli po prostu chcecie lepiej, płynniej, szybciej i tak dalej budować. Pierwszą mapą będzie to Edit Mapko od Flay, kodzik widzicie aktualnie na ekranie, wskakujemy sobie na nią. Do tarpowania będą aż 3 mapki, więc sobie szybko pokrótce wszystkie obuwie, weszliśmy na mapę, ale coś się chyba zwiesiło, bo nie mogę się ruszać, gry nie mogę wystartować. No dobra, zaczekamy chwilę, zobaczymy co się wydarzy. Dobra, gra mi wystartowało po chwili, jest Fortnite oddaje widzowie. I tak, po wejściu na mapę, jak sami widzicie, możecie zmienić sobie background, co jest tak naprawdę nieważne. Macie tutaj rzeczy do jakby speeda, abyście mogli szybciej chodzić. Ja sobie tutaj zmienię tło, co sobie musicie zwalnąć pikaksem, tak jak sami widzicie, na jakie tło chcecie. A potem po prostu macie pokazane różne plansze właśnie do edytowania. Macie tutaj edytowanie schodów w dół, edytowanie podłogi oraz daszka w dół, edytowanie w górę, czy też po prostu zwykły taki tunelik. My sobie wchodzimy na mapę, jak sami widzicie na tej mapie, macie mega, ale to naprawdę mega, mega dużo różnych leveli odpowiedzialnych za same ściany. Tutaj macie single wall, czyli po prostu pojedyncze ściany możecie sobie edytować, czyli coś, o kurde, co nie jest zbyt ciężkie, jakby, no wiecie, możecie edytować to w różne sposoby, tak naprawdę jak chcecie. I tak naprawdę tu macie schody, to są takie prostsze, jakieś daszki, nie daszki, aby sobie przejść jak krzep w jakiś taki, wiecie, sposób, coś tego typu, cokolwiek. Potem macie już trochę trudniejsze edity, czyli po prostu ściana plus schody, co też jakby nie jest jakieś giga ciężkie, no ale wiadomo, że warto jest sobie poćwiczyć i się rozgrać na takiej mapce, jeśli rzeczywiście chcemy poprawić tarpowanie i nasze skille. Też nie zawsze edytujcie tak samo, a na przykład tak jak ja, zmieniacie sobie, że edytujecie trójkąt, to się trójkątem takim na dole, albo na przykład schody dajecie do przodu, nie do tyłu, tylko tak jak ja, i po prostu sobie bawcie się tutaj ustawieniami i różnymi tutaj właśnie rzeczami, aby to zrobić. Jak przejdziecie dalej, tak widzicie, was cofa. Tutaj macie reset ściany, macie inne cięższe poziomy, na przykład reset ściany, edit, pyk, 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 pyk. O kurde, to już są trochę tarapaty, czasami idzie się pogubić, więc jakby widzicie, ta mapa jest przystosowana pod każdy poziom, więc po prostu sobie na niej pograjcie, jeśli chcecie sprogresować. Jak chcecie stąd wyjść, to z tyłu macie exit, po prostu sobie przechodzicie przez tą barierę. Tutaj sobie macie na przykład edity do góry, macie kolejne plansze pokazane, jak wyglądają. Ale ciul w to, przejdźmy sobie do kolejnej mapy. Co zrobić, aby być lepszym tarperem Fortnite? A więc dobra, drugą mapą na dziś będzie to obojętnie jaka mapa, po prostu do kręcenia się w górę, czegokolwiek, po prostu abyście mogli sobie edytować, budować tak naprawdę co tylko chcecie i tu sobie ćwiczycie tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie do tarpowania, czyli po prostu takie zwykłe turtle, coś tego typu, nie jakieś edit kursy, a po prostu zwykłe turtlowanie, które wam się może przydać do turnieju, czyli na przykład, nie wiem, rotacja w bok albo po prostu turtlowanie do przodu. No jest dużo mega opcji, które możecie ćwiczyć na tej mapie, jakby po prostu zamiar jest taki, żeby po prostu budujecie tak naprawdę jak najwięcej możecie i staracie się robić rzeczy, które wam nie wychodzą i rzeczy, które najbardziej wam się przydadzą do na przykład gierki late game'u, czyli właśnie jakieś tarpy, czy to na przykład takie schodami do boku, cokolwiek możecie ćwiczyć tak naprawdę co chcecie na tej mapie. Mówię, kwestia dowolna, ja sobie zawsze tak naprawdę przed jakimiś turniejami czy czymkolwiek jak gram i mam czas, aby się rozgrzać, to wchodzę się chociaż chwilę pokręcić, aby nie mieć takich zimnych rąk i wiedzieć mniej więcej co chcę robić, jak edytować ściany, a nie potem być w szoku w gierce. Więc tak to wygląda druga mapa, bardzo częsta również w moich odcinkach. I przejdźmy sobie do trzeciej mapy, którą kiedyś pokazywałem, aczkolwiek dawno jej nie było, więc przejdźmy po prostu do niej. I dobra, nareszcie przyszła pora na ostatnią mapę, jest do free buildu, czy tam po prostu ćwiczenia, tarpowania. Jest to mapa od Raidera, która jest tak naprawdę zwykłym piskontrolem z jednym małym haczykiem. Mianowicie na całej mapie mamy jakieś postawione struktury automatycznie i po prostu naszym celem jest tarpowanie, przechodzenie, omijając po prostu te struktury, czy wykorzystując je po prostu do rotate'u, tak jakbyśmy mogli to zrobić w normalnej gierce, czyli po prostu sobie przechodzimy, tarpujemy, jak gdyby nigdy nic i po prostu są jakieś przeszkody, struktury, które po prostu mogą nam się przydarzyć w prawdziwej gierce. Zresztą o czym mówię, widzicie aktualnie na ekranie. Ta mapa wygląda w taki sposób. Ja sobie osobiście lubiłem tą mapę bardzo dużo grać swojego czasu, ponieważ wiele według mnie ona dawała pyk i po prostu jest to według mnie bardzo fajna mapa. Niestety, jak sama widzicie, ona dosyć w niski ma tą wysokość, aczkolwiek zamysłowo to polega na tym, że po prostu trzymacie się jednego layera, ewentualnie tam dwóch, trzech.
i po prostu zabudowujecie całe layery, idąc po prostu jednym layerem, jedną kratką, coś tego typu, tak jak widzicie aktualnie na ekranie. Pyk, 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 możecie sobie zejść w dół, tak jak mówiłem wcześniej, ale mniej więcej bazujecie na tym, że jesteście wokół jednego slash dwóch layerów i idziecie tak aż do samej góry. Wchodzik wtedy jest na środku ekranu, więc przejdźmy sobie do kolejnej mapki na dziś. Oczywiście środkowa góra ekranu, to się tak mówi, więc przejdźmy do kolejnej mapy. Tym razem omówimy sobie coś dla fragerów. Pyk. A więc dobra, pierwszą mapą, aby być lepszym fragerem, będzie to oczywiście mapa od Ridera, służąca nam do PIS kontrolowania naszych rywali. Na początku wybieramy sobie broń, który chcemy, weźmy sobie Strikera oraz niech będzie SMG. Następnie wybieramy sobie którykolwiek tam level chcemy, wybierzmy 7 dla przykładu i po prostu lecimy, twarda bania, lecimy PIS kontrolować boty, pyk, jeden dead. Tak naprawdę mogę wam powiedzieć tak, że każda mapa jest dobra dla każdego, ponieważ te mapy tak naprawdę każdemu z was, czyli też również mi, pomogą ćwiczyć PIS kontroli. Niekoniecznie może tą mapę grać tylko fragier, a jak tarper chce na przykład sobie poświęcić, to co jest? To na przykład taki tarper czy ktokolwiek inny też może sobie poćwiczyć tą mapę, bo co mu na przykład szkodzi? Bo tak jak mówię, dla każdego się to przyda, aczkolwiek fragger powinien w szczególności według mnie zwrócić uwagę na tą mapę. I przejdźmy sobie do kolejnej mapy na dziś, którą będzie, zaraz zresztą zobaczycie jaka, też służy ona do fragowania. I tam wam powiem jeszcze jedną cenną radę odnośnie grania jako fragger, więc przejdźmy sobie do tej mapy. A więc dobra, kolejną opcją dla fragerów będzie bardzo spoko granie sobie one-on-one na mapie od realistików, czy tam do realistików. Po prostu wchodzimy sobie na mapę, tutaj możemy wyszukać jakiegoś rywala i sobie gramy z jakimś randomowym ziomkiem po prostu jeden na jeden. Wszystko dlatego, że tak naprawdę grając na randomy uczymy się czegoś nowego, jakiegoś stylu gry i coś tego typu, i po prostu wiemy co w grze się może wydarzyć i bardzo fajnie możemy przenieść te skille, których to uczyliśmy się wcześniej na mapie od PIS kontroli właśnie do tych map na realistikach, czy też po prostu do jakichkolwiek innych 1v1ów. Mi dobrała jakiegoś Abibi, sobie zagram z nim jedną rundę, zobaczymy kto jest lepszy. Lucik, mamy szybki cranking tutaj, tak naprawdę jedyne co jest najgorsze, to czasami nam może dobrać jakichś ludzi, którzy są dobrzy, a czasami, którzy są słabi, więc tak naprawdę tu zależy od naszego RNG, jakiego zioma nam dobierze. Jak widzicie, Abibi, czy jak ten ziomek się zwie, oddał mi high ground, ale chce nas kolapsować. Mamy go w full boxie, trafimy go, zabijemy go i szybko idziemy do lobby ciul z tego Habibiego. Cokolwiek jeszcze mogę wam doradzić jako bycie fragerem, to abyście się nie stresowali i abyście rzeczywiście szukali tych fragów, cały czas mówili waszym ziomkom co się dzieje i jako frager powinniście mieć lepszy loot, czyli na przykład lepszą pompę, cokolwiek, abyście mogli zadać więcej damage'a. I przejdźmy sobie do roli igla, zresztą o czym już powiedziałem. Pyk. A więc dobra, moją pierwszą radą, aby być lepszym igle, będzie to po prostu oglądanie wodów swoich, po prostu jakichś turniej, czegokolwiek i analizowanie błędów, z których po prostu potem możecie wyciągać nauczkę do gier. Natomiast drugą radą toczącą się praktycznie tego samego, to po prostu jest mówienie więcej w gierce, aby nasz ziomek wiedział jak gramy w lejcie, aby po prostu mógł on za nami chodzić. Są takie dwie podstawowe rady, co mogę wam polecić odnośnie bycia iglem, bo to ciężko po prostu jest tak opowiedzieć, jak być lepszym iglem. I przejdźmy sobie do kolejnej rady. Drugą radą co do bycia lepszym iglem jest to analizowanie gier, na przykład prosów, czy też oglądanie jakichś ich streamów. Możecie tam zobaczyć jak oni się zachowują, co oni robią w danym momencie, kiedy analizują jakąś strefę, cokolwiek tego typu, i po prostu brać przykład i przekładać to na waszą gierkę właśnie w turnieju, czy czymkolwiek gdzie grać. Jest to mega przydatne i według mnie mało osób to robi, ale ja tak naprawdę bardzo dużo się uczyłem. Chociaż nie będę ukrywał, w Fortnite przykładałem o wiele mniej tej wiedzy, ale na przykład w przypadku Counter Strike smoków, to bardzo dużo mi dało oglądanie profesjonalnych meczy w Counter Strike'a, gdzie po prostu mogłem się nauczyć jakichś zagrań czy smoków, flashy po prostu od profesjonalnych graczy, tylko i wyłącznie oglądając ich mecze, analizując co robią, ponieważ dawało mi to naprawdę bardzo dużo, więc po prostu przełóżcie wy to na Fortnite'a, a na pewno przyniesie wam to efekt. Podsumowując, dałem wam parę prostych porad oraz jakiś mapek, co możecie robić, aby ćwiczyć. Tak jak mówię, ćwiczenie na przykład bycia tarpowaniem nie przeszkadza wam z tym, abyście grali również PIS Controla, którego pokazywałem w wersji dla fragerów, ponieważ to wam da bardzo dużo jakbyście grali, aczkolwiek nie wiem ile macie czasu, aby poświęcać dziennie, więc po prostu poleciłem wam mapy, które według mnie są najlepsze dla danej roli i to jest tak naprawdę tyle. Jeśli będziecie grali mapy na przykład jako igiel, mówię, jeśli zagracie wszystkie mapy, to naprawdę jest super i jestem wtedy z was naprawdę dumny. I to tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnych, plus wpadajcie koniecznie na film 1 na 1 z Dito na kanale Playwell, aktualnie widzicie do niego odnośnik, napiszcie, że jesteście od Swalczyka i trzymajcie się, do następnych, na razie, elu, pu!